Tło wydarzeń. Joanna Wyrzykowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Właściwie trudno mówić dzień dobry w związku z tym tematem, którym się zajmiemy w piątkowy popołudnie. Zdarzył się taki dramat, jakiego w Koszalinie nie było, z pewnością można to powiedzieć. Nie żyje 5 nastolatek uczennic tej samej szkoły. To był szok. To ogromna tragedia dla naszego miasta, która się w naszym mieście nie zdarzyła, szczególnie, że dotyka to no, tak młodych osób i to są jeszcze dziewczęta, znakomite dziewczęta, wspaniałe, które chodziły do jednej klasy, trzeciej klasy w gimnazjum numer 9, które dzisiaj jest w szkole podstawowej numer 18. To szok dla nas wszystkich, my nie możemy dojść do siebie wszyscy. Prezydent miasta, cały sztab kryzysowy, który działa i mieszkańcy miasta też wiemy, że Koszalin nie spał w tej nocy z piątku na sobotę. I chyba wszystkim nam bardzo trudno jest się pogodzić z tym, co niestety się stało w piątek. Zareagowaliście od razu, bo był pan od razu na miejscu z rodzicami. Opowiedzmy o tym, co się działo w piątek. No tak, od razu pan prezydent Piotr Jedliński od razu powołał sztab kryzysowy. Ten sztab rozpoczął działalność na ulicy Strażackiej i on działa do dzisiaj, bo dzisiaj też mieliśmy o godzinie 9 kolejne spotkanie sztabu kryzysowego. Tam spotkaliśmy się, pojechałem do szkoły podstawowej numer 10. Specjalnie zorganizowaliśmy taki punkt kryzysowy w SP10. Przy ulicy Chopina w Koszalinie, by odciąć rodziców przede wszystkim od dziennikarzy i by się oczywiście tymi rodzicami zaopiekować, a ta pomoc była potrzebna. No ja byłem razem z tymi rodzicami, był pan prokurator, poprosiliśmy wszystkie służby psychologiczne, które mogły do nas dotrzeć i rzeczywiście w ogromnej sile dzięki Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Poradni także poprosiliśmy o pomoc panią Ciuńczyk, czyli szpital psychiatryczny, pełna opieka psychologiczna i psychiatryczna była rodzinom tam udzielana, a była bardzo potrzebna. No to są takie chwile, których ja na pewno do końca życia nie zapomnę. Tego zresztą nie ma się co dziwić, jaka była reakcja, jaki szloch. To, co ci rodzice i my wszyscy przeżywaliśmy, to są rzeczy, które do końca życia zostaną w pamięci. Przeżywają rodzice, ale ogromnie też przeżywają koledzy, koleżanki tych dziewczyn, uczniowie szkoły podstawowej numer 18. I trzeba było też o nich pomyśleć, ich otoczyć opieką. To jest rzeczywiście ciąg zdarzeń, które miały miejsca przez cały ten weekend. My pracowaliśmy od tej godziny 18 w piątek i cały czas pracujemy. Na drugi dzień w sobotę została zorganizowana Rada Pedagogiczna. To było nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Razem z panem wicekuratorem Robertem Stępniem spotkaliśmy się z wszystkimi nauczycielami Szkoły Podstawowej numer 18 i wraz z poradnią, z psychologami z poradni naszej koszalińskiej ustaliliśmy, w jaki sposób ta pomoc będzie udzielana. I ona dzisiaj jest udzielana. Bardzo się cieszę, bo w SP18 bardzo dobrze jesteśmy do tego przygotowani i 10 psychologów od samego rana pracuje już z uczniami, przede wszystkim z gimnazjalistami i wszystkie osoby, które takiej opieki psychologiczno-pedagogicznej potrzebują, są tą opieką objęte. Także cały czas ta praca trwa w Szkole Podstawowej numer 18 i będzie jeszcze długo trwała. Spotkaliśmy się także wczoraj wieczorem jeszcze z rodzicami. Tych spotkań było kilka, bo oczywiście są to sprawy dotyczące pogrzebu, który odbędzie się w czwartek. Pan prezydent Piotr Jedliński wziął na siebie organizację tego pogrzebu. Miasto sfinansuje ten pogrzeb, także przygotowaliśmy się naprawdę bardzo dobrze, sądzę, w tej bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj już także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wypłacił zasiłki bez zbędnej procedury, którą zazwyczaj się przeprowadza w takich wypadkach. My już dzisiaj przelaliśmy pieniądze na konta rodzin, które zostały tak okrutnie doświadczone tymi wydarzeniami piątkowymi. Sytuacja jest wyjątkowa i wyjątkowo wydaje się zachowali się mieszkańcy, bo z tego, co obserwowaliśmy, potrafią się jednoczyć wtedy, kiedy jest taka naprawdę duża bieda, tak powiem. Tak, jest to wspólnota i też chciałem bardzo serdecznie mieszkańcom podziękować za to, że zarówno po tym wydarzeniu, później w czasie mszy, która odbyła się na Rynku Staromiejskim w niedzielę, a także na modlitwie, w której uczestniczyliśmy w miejscu zdarzenia przy ulicy Piłsudskiego, byli mieszkańcy Koszalina, palili świece, białe kwiaty składali.
opowiadali, dzielili się także tym smutkiem ze wszystkimi i to są takie rzeczy, które naprawdę i na pewno wspierały rodziny, bo rodziny też o tym mówiły, że to wsparcie też było bardzo pomocne Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Dajczaka. Zresztą rzeczywiście w szkole podstawowej numer 10, wtedy kiedy od razu po tym wypadku przebywałem z rodzicami, tam także oczywiście był z nami pan prezydent Piotr Jedliński, byli także księża, był ksiądz kapelan Straży Pożarnej, był także ksiądz z parafii w Rokosowie, także rzeczywiście ta pomoc była udzielana i myślę, że te wszystkie sprawy załatwiliśmy tak jak trzeba. Takich placówek, w których zbierają się dzieci i młodzież jest sporo, bo są szkoły, są przedszkola w mieście, są różne place zabaw pod dachem, w których też bawią się dzieciaki. Chciałabym zapytać o to, czy są jakieś kontrole, czy to w jakiś sposób właśnie, jest pod nadzorem? Muszę powiedzieć, pani redaktor, że mnie to trochę dziwi, bo jeżeli chodzi o placówki oświatowe, takie jak szkoły, żłobki, przedszkola, no są tak mocne obostrzenia dotyczące i dróg ewakuacyjnych, i przepisów przeciwpożarowych, wszystkiego, co w tych placówkach się dzieje, jesteśmy kontrolowani bardzo często i bardzo dobrze, bo ta opieka musi być, to muszą być bezpieczne warunki pracy, nauki, opieki przedszkolnej czy żłobkowej, a tutaj, jak się okazuje, no tych przepisów dotyczących, no między innymi tych escape roomów, no nie było i to jest przerażające, że mogą też być takie miejsca, gdzie młodzież się spotyka popołudniami w różnych takich klubach, pubach. Mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze przygotowane i te sprawy dotyczące kontroli albo powinny się pojawić, albo powinny być o wiele, wiele wcześniej już przeprowadzone. No jest niedopuszczalne, żeby takie pomieszczenia nie były przez Straż Pożarną czy inne instytucje do tego powołane, niedopuszczone do użytku, jeżeli zagrażają życiu, co zdarzyło się w Koszalinie, a po kontrolach escape roomów na terenie całego kraju już widzimy, że kilkanaście zostało zamkniętych, a zastrzeżeń jest kilkadziesiąt do działalności tego typu placówek. Także coś tam było nie tak po prostu. Tych emocji jest bardzo dużo i to można zaobserwować nie tylko oczywiście wśród tych, którzy znają rodziny, znają ofiary z bliskiego środowiska, ale też obcy ludzie przychodzą, płaczą, mówią, że to jest tragedia. Od takiego wsparcia, o którym pan mówił, do takiej, powiem może brzydko, ale uważam, że musi to wybrzmieć, przesady, jest bardzo krótka droga, bardzo cienka linia. I tutaj pan prezydent też prosi i musimy o tym opowiedzieć, żeby uszanować ten bardzo ciężki czas dla rodzin. Tak, my przede wszystkim także myśleliśmy o tych osobach, które nie są związane bezpośrednio, nie są rodzinami i dlatego w sobotę, w niedzielę uruchomiliśmy punkt pomocy psychologicznej w Miejskiej Poradni przy ulicy Morskiej 43 w Koszalinie i cieszę się, że kilkanaście osób z tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sobotę, w niedzielę skorzystało. Oczywiście też osoby korzystały z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, czyli szpitala pani dr Ciuńczyk i dziękuję bardzo serdecznie jej i pracownikom poradni za tą pomoc. I rzeczywiście myślę, że w tych teraz chwilach, które się dzieją dzisiaj, jutro, w następnych tygodniach przede wszystkim tym wszystkim ludziom jest potrzebny spokój. No, błagam, proszę wszystkie media, by przede wszystkim oszczędzić rodziny, oszczędzić dzieci, uczniów szkoły podstawowej numer 18, nie wypytywać o kolegów, o koleżanki, które niestety tragicznie odeszły, bo są to bardzo bolesne sprawy i myślę, że czas i spokój przy tej sprawie jest teraz najważniejszy. W czwartek pogrzeb. W czwartek pogrzeb, najpierw w msza w kościele świętego Kazimierza, po mszy jest pogrzeb, będzie to w okolicach godziny 14, tak jest wstępnie to ustalone. Oczywiście miasto, tak jak mówiłem, wzięło na siebie organizację pogrzebu i oczywiście teraz nasz sztab kryzysowy działa nad tym, w jaki sposób logistycznie poprzewozić autobusami i uczniów, część uczniów szkoły podstawowej numer 18, rodziny, będzie to wszystko zabezpieczone i na pewno bardzo dobrze przygotowane. Dbamy, cały czas się spotykamy, jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi służbami. Czy już wiadomo, kiedy padną ostatnie informacje na temat tego wypadku, na temat tego zdarzenia? Kiedy będzie można zebrać wszystko i powiedzieć, to było tak, 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 krok po kroku? My tych informacji jako miasto nie udzielamy. Oczywiście to jest gestia prokuratury i prokuratura będzie się tutaj wypowiadała. Zresztą te konferencje prasowe wszyscy oglądaliśmy sobotnio-niedzielne. Policja, trwają ustalenia i sądzę, że dopiero po tym, w jaki sposób i policja, i prokuratura będzie działała, usłyszymy już pełne informacje dotyczące tego wypadku.
Oczywiście najlepiej byłoby, żeby nie doszło do takiego wypadku, ale on może być, ten wypadek może być takim może początkiem dla tych, którzy prowadzą jakieś swoje takie działalności gospodarcze, do tego, żeby zachować ten zdrowy rozsądek i żeby właśnie bezpieczeństwo było najważniejsze, a nie chęć zarobienia pieniędzy. No jest to straszne, ale niech to też będzie pewne otrzeźwienie dla tych wszystkich, którzy prowadzą różnego rodzaju przedsiębiorstwa, różnego rodzaju takie miejsca no sensu stricto rozrywkowe, bo są to miejsca rozrywkowe, by przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo, a nie o to, w jaki sposób w takich miejscach zarabiać pieniądze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina, był moim i Państwa gościem dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.